To nie było tak, że ja go zaprosiłam ostatnio do Miami, tylko że on się wprosił. Czyli w ogóle nie było żadnego spotkania Krzysztofa z Krzysztofem? Dla mnie to jest niepokojące, że coś po prostu z jego psychiką się stało. Myślę, że ten człowiek po prostu zwariował. On wie, kto za mną stoi naprawdę i wie, że to nie są siusi majtki. On jest takim siusi majtkiem. Wiedziałaś, jaka jest jego przeszłość? Znałaś to wszystko, czego my się dowiedzieliśmy z materiału Krzysztofa Stanowskiego? Ja go też trollowałam momentami i on do dzisiaj pewnie nie widzi tego. Trochę za daleko zabrnęła w dziwny świat pełen parszywych ludzi. Parszywy to jest Stanowski, kropka. Każdy content creator, każdy, jak coś robi w internecie, to nie jest sobą. Jest to kreacja, jest to twórczość. Stanowski opowiada, że zapytał Krzysztofa, czy ty jesteś jego projektem. Każdy chciałby, żebym się załamała, jak na przykład Natalia Janoszek, żebym zniknęła z show biznesu, żeby moje życie się, nie wiem, skończyło nawet. Stanowski jakby wykorzystał moją osobę i moje znajomości, żeby po prostu zniszczyć niewinnego człowieka. Jeżeli bym tą sprawę dalej jakby chciała z nim walczyć, to ten człowiek nie będzie mieć wstępu do Stanów. Czyli możemy z tego wywnioskować, że to nie jest twój partner, ten, który został się głównym bohaterem materiału Krzysztofa Stanowskiego? Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w naszym studiu, gdzie odwiedziła nas osoba, o której niedawno znów zrobiło się głośno, między innymi za sprawą materiału Krzysztofa Stanowskiego na kanale Zero. Caroline Derpiński jest z nami. Witam cię, Caroline. Witam. Ten dolarsowy poranek. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie. Jak to jest być znowu w Polsce? Tęskniłaś? Dawno mnie nie było i powiem ci szczerze, że już ludzie po prostu nie mogli wytrzymać. Już tysiące wiadomości, kiedy Caroline przyjedziesz do Polski. No więc jestem tutaj za kilkoma sprawami, przede wszystkim sprawą z Katarzyną Nosowską. No i oczywiście główna taka wisienka, mój autorski nowy pokaz. Także każdy mój pokaz jest taki ikoniczny. Zawsze wiesz, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja lubię szokować, więc tym razem zszokuję całą Polskę ponownie. Za chwilę o tych sprawach też porozmawiamy, ale najpierw zahaczyłbym o to, co się działo w lobby naszego budynku, bo raz, że już zdjęcia, ludzie prosili o zdjęcia, ale dwa, od samego wejścia towarzyszyli ci, nie wiem, czy to byli ochroniarze? Ochroniarze. Tak. Dlaczego taka sytuacja w tym momencie, że aż cztery osoby w sumie przyszły to pięć, tutaj, pięć. Właściwie pięć osób przyszło z nami do redakcji? Ponieważ, wiesz, dużo osób mi zarzuca, że wynajęłam ochroniarzy 24 na dobę, ponieważ wygląda to dobrze, ponieważ chcę się lansować, a ja non-stop, zwłaszcza po ostatnim filmie, o którym wspomniałeś, dostaję tysiące pogróżek, ludzie mi wysyłają okropne rzeczy i po prostu boję się sama wychodzić poza hotel, boję się sama przemieszczać, więc czuję się bezpiecznie i też są to profesjonaliści. Cztery miesiące mijają, odkąd opublikowaliśmy na naszym kanale nasz dzień jako zwykła Polka z Caroline Derpieński. Byliśmy w second handzie, jedliśmy kebaba. Ja mam takie wrażenie, że to był jeden z pierwszych materiałów, po którym ludzie zaczęli się trochę inaczej postrzegać, że zobaczyli, że ty masz dystans do siebie i oni też dobrali dystansu do ciebie, do tego, co ty mówisz, do tego, jak mówisz, jak się zachowujesz. Miałaś takie odczucia też? Tak. Wiesz, co z ciekawości przyjrzałam wszystkie komentarze i co do jednego bardzo pozytywny odbiór. Więc powiem ci szczerze, że trochę to była dla mnie taka inspiracja w moim kanale na YouTube. Stricte tam skupiam się właśnie na pokazaniu dystansu do siebie, nabijaniu się wręcz z, wiesz, bogactwa, pieniędzy. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, królowa rzeczywiście posiada te drogie, diamondsowe rzeczy. No wiadomo, trzeba konieczność, ale jednak, wiesz, nie jestem typową taką celebrytką, która strasznie się z tym obnosi i po prostu uważa siebie za nie wiadomo kogo, tylko ja jednak mam tą, wiesz, drugą twarz, drugą osobę w sobie, wiesz, taką bardziej skromną, śmieszną, empatyczną duszę. Wspomniałaś, że jesteś tutaj też ze względu na sprawę z Katarzyną Nosowską. Na jakim etapie teraz jest to? W rewelacyjnym etapie, także powiem ci szczerze, że miałam za bardzo
natłok zobowiązań. Też przede wszystkim ja uważam, że cokolwiek nie robisz w życiu, to musi być porządne. Że jak już się czegoś podejmujesz, to trzeba dobrze jakby rozpracować temat, dobrze się przygotować, a dopiero potem uderzyć i zadziałać. Dużo osób właśnie mi zarzucało to, że ja nic nie robię, że gadałam, a nie wywiązywałam się z tego. Niektórzy zarzucali mi, że jedynie chciałam zrobić wokół swojej osoby fame, a tak naprawdę w międzyczasie było dużo innych, nawet ciekawszych tematów do pisania o mnie, więc to nie była tego kwestia. Rzeczywiście, no to, co się stało, bardzo, wiesz, no uderzyło mnie i całą Polskę, więc teraz jesteśmy w takim momencie wręcz kulminacyjnym. Zaczynamy... Nie będę teraz dosłownie tego zdradzać, bo jutro na moim pokazie właśnie chcę ogłosić jedną rzecz, ale na ten moment możemy się domyślić, co już zostało zrobione. Także na pewno z... Nie chcę dokładnie powiedzieć, że... Jak to powiedzieć, że... Dobra, powiem. No po prostu wpłaciłam te 200 tysięcy złotych. No. Sprawa trafiła do... sądu. Mhm. No tak, ale czy wiesz, jakie są perspektywy, jak to się może tak ostatecznie zakończyć? No bo jeżeli jest sprawa w sądzie... No jakby, wiesz, ja nigdy w życiu... Po rozmowach z prawnikami na przykład. Wiesz, no ja nigdy w życiu nie robię czegoś, co uważam, że nie wyjdzie. Także ja uważam, że sprawiedliwości się stanie zadość, trzeba cierpliwości czasu, ale tak jak Polacy mnie zarzucali... kłamstwo, zarzucali mi olanie tego tematu, to ja wręcz teraz czuję, że stał się, jakby nastał idealny czas, gdzie po prostu w końcu pokazałam, że ja nie rzucam swoich słów na wiatr. Jutro twój pokaz mody, powiedziałaś, że będziesz szokować. Czy chociaż rąbka tajemnicy możesz nam wyjawić? Tak, tak. Także co się będzie działo? Ostatnie pokazy, bo miałam i w Miami, i w Warszawie, jak wiemy, były fajne, były takie przykuwające uwagę, ale też dużo osób mi zarzucało, że te krystalsy już niektóre były gotowe, że te federsy po prostu, to nie jest to, że... No tak jakby nie każdy to poczuł, więc tym razem przygotowałam się w 100% i wszystko jest ręcznie szyte, wszystko jest po prostu... chodziłam i wybierałam materiał, i ten materiał sama cięłam, sama z krawcowymi pracowałam, cały proces jest uwieczniony. Także tym razem nie pozwolę sobie na żadną wpadkę, żadną wtopę, żeby mi żadna wstrętna baba larwa nie zarzuciła, że coś jest gotowcem albo coś jest nie tak. W 100% wszystko jest handmade, made in Miami. Także Miami pracowałam z krawcowymi, nie spałam wiele nocy i też w ogóle to wszystko jest tak organizowane dosłownie w tydzień. Także tydzień zajęło mi zrobienie kolekcji, a potem tydzień organizacja pokazu, także pokaz naprawdę będzie niesamowity. Tysiące róż, czerwone światła, złote dodatki, czerwony dywan. Na razie jeszcze nie będę nic zdradzać, ponieważ po prostu trzeba to zobaczyć na zdjęciach, na wideo. Wybrałam najlepsze też dziewczyny, także no zaprosiłam top celebrytów, prasę, wszystko ja zorganizowałam i chcę w końcu pokazać poziom Miami w Warszawie. Zahaczmy teraz o sprawę materiału Krzysztofa Stanowskiego. Kiedy pojawił się ten pomysł, żeby reportaż powstał o tobie, w tobie były jakieś obawy, czy od razu stuprocentowy entuzjazm, Krzysztofie, róbmy to? Dobra, no więc to była taka sytuacja, że ja zawsze do każdego podchodzę pozytywnie, nigdy nikogo nie skreślam i szczerze obejrzałam jego film z Natalią Janoszek i zmanipulowało mnie to. Wzięłam jego stronę i po obejrzeniu tego filmu mega go polubiłam, stwierdziłam, że jest świetnym dziennikarzem, że można mu zaufać i tak dalej. Dużo osób wtedy po tym materiale z Janoszek prosiło go, żeby zajął się mną, bo nagle dosłownie w miesiąc, dwa moja kariera w Polsce wybuchła, jakby stałam się wiralową osobą, najbardziej wiralową i ludzie po prostu nie znieśli
tej presji i chcieli po prostu mnie zniszczyć, doprowadzić do wiesz, końca mojej kariery już na starcie. Dlatego naciskali na niego, żeby zrobił film. A on, tak jak wiemy, powiedział, że nie będzie o mnie robić filmu, ponieważ jego zdaniem moje czasami koloryzowanie mojej osobowości zdawało się być trollingiem. Także ja stwierdziłam, o okej, spoko, on ma dystans do siebie, good for him, niech sobie tam dalej robi swoją pracę i nie mieliśmy żadnego kontaktu. Chociaż go zapraszałam do Miami, stwierdziłam, ja się niczego nie boję, nie mam nic do ukrycia, masz otwarte drzwi. I minęło wiele miesięcy ciszy, nie mieliśmy żadnego kontaktu i nagle on pisze, że on się wybiera do Miami, że on chce z rodziną spędzić wakacje, że tak naprawdę i chcę wakacje, ale też przy okazji tych wakacji chcę trochę popracować. Także ogólnie praca w Ameryce, lecąc na wizie niepracowniczej, niebiznesowej, jest nielegalne. I taki człowiek, jeżeli bym tą sprawę dalej jakby chciała z nim walczyć, to ten człowiek nie będzie mieć wstępu do Stanów, ponieważ jego głównym zarobkiem jest zarobek na YouTube. A jak poleciał kręcić materiał o obywatelce amerykańskiej i zrobił tam pracę, tak, swoją, to już nie będzie miał wstępu do Ameryki nigdy. To jest podstawa. No i czy to jest jasne, że to nie była wcale wiza biznesowa, tylko zupełnie turystyczna? Tak, ponieważ wiesz, rozmawiałam z nimi, zadałam pytanie otwarcie, także to nie było tak, że ja sprawdzam tego człowieka, czy inwigiluję tak, jak on to zrobił ze mną albo z osobami dla mnie przyjaznymi, tylko po prostu jakby ten człowiek, no, nie zawsze myśli trzeźwo, tylko działa czasami raptownie i emocjonalnie. Ja też jestem bardzo emocjonalną osobą, tylko że po prostu jakby ja nie pozwolę, żeby ktokolwiek, komukolwiek bezpodstawnie sprawiał przykrość dla korzyści finansowych i materialnych, bo nie oszukujmy się, on zarobił duże pieniądze z wyświetleń, już nawet na ten moment, tak? W jedną dobę chyba było 2 miliony wyświetleń, ale do sedna. Także to nie było tak, że ja go zaprosiłam ostatnio do Miami, tylko że on się wprosił. Po prostu napisał wiadomość, że on chce i pracować, i mieć wakacje. Dosłownie trochę postawił mnie w sytuacji bez wyjścia i stwierdziłam sobie, kurczę, jestem osobą otwartą i pokażę mu klasę. Pokażę, że umiem zadbać o niego, że jest moim gościem, że nie mam nic do ukrycia. Stawiałam mu obiady, woziłam go moim autem, byłam najlepszą osobą, najmilszą, nie miałam żadnych tajemnic, byłam po prostu mega, wiesz, otwarta, przyjacielska i okazało się, że tak naprawdę była to przynęta, ja byłam tą przynętą, żeby zniszczył niewinnego człowieka, pana KP. Także po prostu ja powiem szczerze, że bardzo to przeżyłam emocjonalnie, ze względu na to, że nie pozwolę, żeby Krzysztof Stanowski już więcej krzywdził kogoś, rozdrapywał zabliźnione rany u ludzi, którzy są normalni, którzy pomagają ludziom, legalnie zarabiają, nie wiem, niektórzy są i na emeryturze, chcą już mieć święty spokój, to co było parędziesiąt lat temu, kogo to teraz obchodzi? Młodzież kliknęła w ten film, bo kliknęła na nagłówek Derpiński, a tak naprawdę ten film pierwszy był o czymś innym, w ogóle dla mnie to był jakiś, wiesz, kosmos i strasznie mi się żal tego człowieka po prostu zrobiło i nie rozumiem... Stanowskiego? Nie, KP. Bo ten człowiek zasługuje na święty spokój, zasługuje, żeby być ze swoją rodziną, w szczęściu, w dostatku, w spokoju, wiesz, no, a nie, żeby co chwilę ktoś mu wbijał szpilę, co było parędziesiąt lat temu. Nikogo już teraz to nie obchodzi. Dlaczego Stanowski jakby wykorzystał moją osobę i moje znajomości, żeby po prostu zniszczyć niewinnego człowieka? I jeszcze jedna rzecz, że nie podoba mi się to, że w pierwszym filmie powiedział, Caroline wcale nie jest kłamczuchą, każdy z nas coś
podkoloryzowuje, ale to jest naprawdę miła dziewczyna i że ma przed sobą karierę i wszystko jest w ogóle cukierkowo-dolarsowo, co nie? A potem w drugim filmie, dwa dni później, który w ogóle nie miał wyjść, ponieważ on chciał tylko, zadeklarował się, że nakręci jeden film. A tutaj nagle mamy drugi film, widać ktoś dobrze posmarował kasę mu i nagle zmienił się o 180 stopni. Nagle ja w dwa dni, kiedy nie mieliśmy ze sobą kontaktu, kiedy ja nic takiego u mnie się nie wydarzyło, nagle wmawiał swojemu kościołowi YouTube'owemu, bo można powiedzieć, że jego fani są strasznie zmanipulowani, jak w jakiejś sekcie. Zaczął wmawiać, że ja jestem nagle kłamczuchą, że ja jestem utrzymanką, że ja jestem, nie wiem, jakaś, wiesz, same negatywy. Także dla mnie to jest jakby niezrozumiałe, bardzo krzywdzące, ponieważ ja go potraktowałam jak przyjaciela, a on jedynie mnie wykorzystał. Zarówno pierwszy, jak i ten bonusowy materiał na kanale Zero kończy się kilkoma tam słowami, ale między innymi mówisz tak: Krzysiu jest wspaniałą osobą, serdecznie polecam, najlepszy dziennikarz w Polsce. Czyli kiedy był ten przełomowy moment, w którym odwróciłaś swoje wyobrażenie o nim? Przede wszystkim jak kliknęłam w jego pierwszy film i zaczęłam oglądać, to zobaczyłam, że to wcale nie jest film o mnie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nagle, kiedy wrócił do Polski, zobaczyłam jego prawdziwą twarz, że tak naprawdę to, jak nosił torbę mojego psa, jak się do mnie, nie wiem, ślinił, jak był, wiesz, no, udawał najlepszego, bardziej przyjaznego. Okazało się to zwykłym bullshitem. To mnie bardzo zabolało. Nienawidzę ludzi fałszywych. Ja nie jestem fałszywa. Jak komuś poświęcam czas, to naprawdę jestem do tego człowieka friend, a nie fake. I jeszcze kolejna rzecz, no to ten drugi film, wiadomo, w ogóle nieporozumienie. Kiedy w dwa dni swoje słowa jakby przekreślił i nagle zmienił front. To te trzy rzeczy pokazały mi, że trzeba się odciąć od tego człowieka, że to jest zwykła hiena dziennikarska, która nawet nie jest dziennikarzem i że ten człowiek nienawidzi kobiet przede wszystkim. Jest bardzo dużo artykułów na ten temat, jak atakuje kobiety. Może to, myślę, że bierze się to z kompleksów. Nie wiem, jakich kompleksów, czy natury fizycznej, czy natury psychicznej. To już on sam zna odpowiedź na to pytanie, ale po prostu nienawidzi kobiet. Powiedziałaś w oświadczeniu taką poważną rzecz, tutaj teraz też to wspomniałaś. Jaka jest podłość faceta, który ślinił się do mnie, stosował różne triki, które można odczytać jako molestowanie. Możesz powiedzieć, o co chodzi? No bo to są bardzo poważne zarzuty i oskarżenia. Także jakby nie chcę powiedzieć, jaką drogę obiorę jeszcze, czy idę dalej na wojnę z nim, czy siedzę cicho i zajmuje się swoim życiem. Na ten moment mogę jedynie ogłosić, powiedzieć, że nie jestem jak Natalia Janoszek, aby podkulić ogon i siedzieć, nie wiem, płakać w kącie, ponieważ ja mam wywalone na jakiegoś z pierwszego lepszego youtubera. Nie obchodzi mnie, ile człowiek ma zasięgu. Raz są zasięgi, raz nie ma, takie jest życie. Czasami można wszystko stracić w sekundę, a czasami można wszystko zyskać w sekundę. Więc ja patrzę stricte na ludzi jako na jakby, czy ktoś jest wręcz hieną, śmieciem, czy nie. I ja nie chcę mieć nic wspólnego w moim życiu ani przejmować się emocjonalnie z osobami, które nie są warte mojego czasu, które mnie skrzywdziły, które mnie wykorzystały. Idę dalej, jestem silniejsza i nie przejmuję się tym, co zrobię z jego sprawą. Wiesz co, powiem ci szczerze, że z mojej strony ja bym nawet nic nie robiła. Ja uważam, że pogadał sobie, nazwał mnie tam kłamczuchą. Jeżeli mu to sprawiło przyjemność, dobrze dla niego, niech sobie zrobi dobrze. A ja uważam, że skrzywdził przede wszystkim osobę, o której rzeczywiście ten był film, skrzywdził jego dzieci, skrzywdził jego najbliższych, skrzywdził jego rodzinę i uważam, że gdybym była KP, to bym podjęła kroki. Niestety nie siedzę w jego głowie, niestety nie wiem, co teraz się u niego dzieje. To jest w jego rękach po prostu. Z mojej strony myślę, że jest na razie luz, ja się skupiam na sobie, a co KP zrobi i inni, bo też jest wiele poszkodowanych, którzy chętnie by zniszczyli Stanowskiego. Nie wiem, co będzie, ja na ten moment na razie pasuję. Bo
to jest jeszcze nie koniec, bo napisałaś jeszcze bardziej niepokojące rzeczy na swoim Instastory. Mhm. To jest: Stanowski zastrasza mnie, straszy mnie śmiercią. Jestem przerażona planami zabójstwa mojej osoby przez Stanowskiego. Prosiłabym o pomoc, a później w oświadczeniu: jeżeli kiedykolwiek coś mi się stanie, to tylko z rąk Stanowskiego. Zdajesz sobie sprawę, jakie to są wagi słowa? Wiesz co, no, jakiej wagi słowa były jego słowa kłamliwe, które padły z jego ust w filmie, tak? Także uważam, że ja się nie wycofuję, ja nigdy się nie wycofuję z tego, co mówię. I uważam, że ciąg Twitterów, jakie wstawił jedno po drugim, każdy tak odebrał. Konsultowałam się z wieloma osobami i rzeczywiście każdy miał taki sam punkt widzenia jak ja i bardzo mnie to wystraszyło. Po prostu tyle mam do powiedzenia, tak to wyglądało i bardzo to przeżyłam, a on wtedy, zamiast wycofać się z tego, przeprosić albo powiedzieć, że nie powinnaś tego tak odebrać, to on zaczął mnie atakować, że ja jestem alkoholiczką, że ja zażywałam jakieś substancje. Dla mnie to jest po prostu jakby atakowanie kobiety, zamiast przeprosić albo nakierować sprawę na właściwe tory, jak jego zdaniem naprawdę jest, że nie ma się czego obawiać, że jednak po tym filmie jestem na przykład pozytywnie nastawiony, to on zamiast jakby załagodzić mój lęk, mój stres, zaczął mnie jeszcze bardziej atakować i to czym? Ja siedziałam w Miami w domu, w łóżku, szyłam sukienki, róże przyszywałam, oglądałam film, siedziałam z psem, nie piłam żadnego alkoholu. Od razu nagrałam story, pogadankę, pokazać ludziom, że nie jestem pijana, że nic nie piję. Także wiesz, jakby dla mnie to jest niepokojące, że coś po prostu z jego psychiką się stało. Myślę, że ten człowiek po prostu zwariował. Pojawia się też wiele takich komentarzy, spekulacji, że to właśnie człowiekowi, jak nazywasz to, KP, jego otoczeniu nie spodobał się materiał Krzysztofa Stanowskiego i stąd też twoja ostra reakcja, może właśnie na polecenie nie, KP. Nie, zdecydowanie nie i to właśnie dużo osób pisało właśnie w komentarzach na YouTubie pod moim oświadczeniem takie teorie spiskowe. Ja nienawidzę teorii spiskowych żadnych. Dla mnie liczą się fakty i też uczucia każdej ze stron i ja wiem, jak bardzo zabolało to rodzinę KP i ja jakby duchem jestem z nimi i jestem za nimi i uważam, że ten człowiek naprawdę dużo w życiu przeżył i zasługuje na święty spokój. Każdemu należy się empatia, miłość, święty spokój, a nagle przychodzi taki Stanowski i robi biznes na krzywdzie niewinnego człowieka, na właśnie rozdrapywaniu zabliźnionych ran. Dla mnie to jest obłęd, to tak jakby, nie wiem, skaleczysz się nagle, już się zagoi i wiesz, ktoś celowo cię znowu skaleczy, nie? Boli. W momencie, kiedy poznałaś Krzysztofa P., wiedziałaś, jaka jest jego przeszłość? Znałaś to wszystko, czego my się dowiedzieliśmy z materiału Krzysztofa Stanowskiego? Szczerze mówiąc, ja nie wnikam w cudze, jakby z cudzą przeszłość. Uważam, że czy poznajemy przyjaciół, znajomych, kolegów, sąsiadki, partnerów, partnerki, jakakolwiek relacja, na jakimkolwiek stopniu, uważam, że nie należy pytać i wchodzić w cudzą przeszłość, ponieważ to tak jak wchodzisz na przykład w związek z nową osobą, głupio jest pytać, ile miałeś na przykład partnerów seksualnych, nie wiem, jaka jest, co zrobiłeś dobrego albo złego, tylko jak poznajesz tą osobę, to patrzysz, jakim jest człowiekiem obecnie, jak wygląda życie takiej osoby i też zwracasz uwagę na wrażliwość, tak? Oczywiście, tylko chodzi mi o to, czy ty byłaś w jakimś szoku? Czy bardziej zniesmaczeniu, że było to strasznie, materiał Stanowskiego był strasznie zakłamany, pełen nieprawdy, no i też krzywdzący, strasznie też zmanipulowany, zastosował wiele trików manipulacyjnych widzami. Przede wszystkim powsadzał jakieś płaczące baby, które po prostu miały wzbudzić jeszcze większe emocje, rozgoryczenie. Mówisz o tych materiałach archiwalnych. Tak, w ludziach, kiedy tak naprawdę ja rozmawiałam z panem Radkiem i on mi przedstawił dokumentację, że wszystko, co powiedział Stanowski, było bullshitem, było nieprawdą, na wszystko są dokumenty. Że wszystko, co Stanowski zawarł w materiale, tak, jest nieprawdą. Tak, ja uważam, że
Na przykład o sytuacji mówimy o panu Radku i ja uważam, że to wręcz on wyciągnie konsekwencje, ponieważ, wiesz, jest to poważna osoba, a zrobił z niewinnego człowieka pajaca. Mhm. Wiesz, to wszystko, co mówisz, to są teraz naprawdę tylko słowa przeciwko słowu, więc ja nie mogę się do tego odnieść i możemy tylko czekać na to, co będzie się działo dalej, tak, jaki będzie tok tych spraw. Nie wiem, co się wydarzy, jakby na ten moment ja się skupiam na sobie i mam w dupie go i w sumie tyle. A to, co zrobi reszta osób, jak bardzo ich to zabolało, czy chcą wyciągnąć z tego dalsze konsekwencje, to jest ich sprawa. Ja bardzo chętnie dołożę cegiełkę, bo mnie to mega zabolało i też, nie oszukujmy się, musiałam zadzwonić do swojego terapeuty. Ja uważam, że takie osoby jak on niszczą jedynie zdrowie psychiczne, tak? Stanowski niszczy zdrowie psychiczne wielu osób. I ja uważam, że to jest wręcz toksyczne i patologiczne, żeby taka osoba była na YouTubie. A gdybyś się mogła jeszcze odnieść do kolejnej rzeczy, którą też napisałaś, no dosyć taką kontrowersyjną. Poza tym oskarża mnie o bycie utrzymanką, kiedy jego żona w nawiasie, no, która lubi inne doznania, myśli, wiesz o czym mówię, Stanowski, ja wiem, że chcesz się zapytać, ma udziały w jego działalności na YouTube i siedzi w domu. Mhm. Wiesz, piszesz takie rzeczy, sugerujesz coś na temat żony Krzysztofa Stanowskiego. Ale to bardziej wiadomość do niego, bo on wie, o co chodzi, bo rozmawialiśmy na ten temat i on się pytał, skąd wiem, a ja powiedziałam, ja wiem, że tylko dwie osoby na świecie to wiedzą, ale ja jestem trzecią. A skąd to wiesz? Nie powiem ci. Ale czy to jest prawda? Tak, to jest prawda, potwierdził mi. Tylko pytanie, czy ty byś była w jakimś krytycznym momencie, na przykład gotowa kosztem szczęścia jego rodziny, jego dzieci, to gdzieś upubliczyć? Wolałabym nie, ponieważ ja uważam, że to, co on robi, nie powinno wpływać na jakby niczyją rodzinę, ani jego, ani innych ludzi, ale zobacz, że on wpływa, niszczy, wpływa negatywnie na rodziny niewinnych ludzi, na rodziny innych. To jest bardzo samolubne podejście. To tak jakby Kali może robić, co chce, ale Kalemu, jak zrobisz, to po prostu nagle jest koniec świata. Także dla mnie to jest po prostu typowa narcystyczne zaburzenie. Jaka była pierwsza rozmowa z Krzysztofem P., po publikacji materiału Krzysztofa Stanowskiego? Że jakby pomiędzy nimi nie było żadnej rozmowy. Twoja z Krzysztofem. No, ja powiedziałam, że żeby nie brał tego do siebie, żeby porozmawiał z rodziną, żeby się nie przejmowali, że cokolwiek trzeba, to jestem w stanie pomóc i że karma do niego wróci. Też opublikowałam wiele instastory dotyczących też karmy, bo wierzę, że jeżeli komuś coś źle robisz, to prędzej czy później samo do ciebie wróci w różnych postaciach. A nie miałaś takiego wrażenia, że Krzysztof Stanowski podczas, no bo on tam prowadzi taki monolog, jest jakby osią narracyjną tego wszystkiego, że on jest bardzo ostrożny w tym wszystkim, co mówi, jak mówi, nie wydaje takich osądów, bo jak zazwyczaj. On wie, kto za mną stoi naprawdę i wie, że to nie są siusi majtki. On jest takim siusi majtkiem, a ze mną tak naprawdę, okej, ja udaję głupią blondynkę, ale mam dobre zaplecze. Czyli mogę to interpretować w ten sposób, że twoim zdaniem on się boi, że bał się mówić o tych rzeczach, ale mimo to zrobił to w taki łagodny sposób? No nie było to łagodne, było to bardzo, wiesz, no, kłamliwe i krzywdzące. Chciał po prostu testować granice, myślę, na co może sobie pozwolić ze mną i nie tylko ze mną, więc wiesz, no zobaczymy, czy wyciągną konsekwencje. Ja na razie się skupiam na sobie. I mam negatywne o nim zdania po prostu, szczerze. Większość osób nawet, o których teraz mowa, radzili mi, że w ogóle jak zapytają cię dziennikarze na temat Stanowskiego, w ogóle nie nabijaj mu już tego fejmu, bo ludzie znowu będą klikać w wywiady. W ogóle jakby olej ten temat, skup się na sobie, ale ja i tak skupiam się na sobie, ja i tak idę do przodu. Ja mam w dupie jakiegoś youtubera, który po prostu wykorzystał moją osobę do zarobku. I to w krzywdzący sposób. Ja wiedziałam, że i tak zrobi pieniądze na materiale o mnie. Ja nie chciałam otrzymać wazeliny, żeby mi laurkę wystawił, tak jak ludzie myśleli, tylko chciałam po prostu obiektywności, a tymczasem zostałam wykorzystana. To zahaczmy jeszcze o moment, w którym
materiale Krzysztof Stanowski nazywa to jako moment, w którym zmieniło się twoje życie, zmieniło się życie Krzysztofa i zmienił się polski show biznes, czyli gala Elite Club Monaco Warsaw. Mhm. Kiedy jako 17-letnia dziewczyna wygrałaś tygodniowy pobyt w Miami. To był moment, w którym ty zdawałaś sobie sprawę, że coś się teraz w twoim życiu może odmienić? Tylko to był właśnie czas COVID-u i tak naprawdę nikt podczas tego konkursu nie wykorzystał tej nagrody, nikt tego nie wygrał. Mhm. Jakby ten COVID wybuchł i każdy siedział w domu, ale ja z racji tego, że jestem obywatelem amerykańskim, to mogłam po prostu sobie wyjechać do Ameryki i tam na przykład zdalnie uczyć się i ja uważam, że takie wakacje są 100 razy lepsze niż siedzieć i, nie wiem, płakać podczas COVID-u w szarym bloku. Więc miałam taką możliwość i skorzystałam z tego i zdałam maturę i jestem szczęśliwa. No a tam to, że tam zostałam, to po prostu spodobało mi się i też zobaczyłam możliwości zarobku na modelingu. Bardzo dużo pracowałam. Przez pierwsze pół roku średnio zarabiałam, ale po prostu budowałam connections. Chodziłam na castingi, sama je szukałam. Nie miałam agenta, nie miałam nikogo, kto by mnie popchnął. Dużo było opportunities na Instagramie. Także jakby łatwo mi było, wiesz, wejść do tego świata i już zostałam w tym świecie. A jesteś zdolna i chętna powiedzieć, jaka jest historia twojego związku? Szczerze mówiąc, co tak naprawdę, kogo to obchodzi, wiesz, kto na przykład dzieli ze mną łóżko, albo kto nie dzieli, wiesz, jakby ja uważam, że jestem na tyle młoda, że mam prawo bawić się życiem i mam prawo decydować, czy ja chcę pokazywać matkę, babkę, partnera. Ja uważam, że jeżeli ta druga strona sobie tego nie życzy i chce pozostać anonimowa, to ja to szanuję. Próbowałam przekonać partnera wielokrotnie, żeby zmienił narrację i jakby w końcu chociaż trochę chciał być osobą medialną, ale sama wiem, ile to wymaga zdrowia psychicznego i siły, ponieważ show biznes jest brutalny i nie jest dla, nie wiem, normalnych ludzi, dla biznesmenów. Bycie showmanem to jest zupełnie w ogóle inna sprawa i ja nie mogę narzucić mu, żeby on nagle został gwiazdą. Bo tak by się stało, gdybym ja zaczęła wstawiać zdjęcia z moim partnerem, to on by się stał gwiazdą. Bo ja też nie wiem, czy ja do końca dobrze interpretuję to, co ty mówisz. Czy możemy z tego wywnioskować, że to nie jest twój partner, ten, który został się głównym bohaterem materiału Krzysztofa Stanowskiego? Jest bardzo cute i jest bardzo cute. Okej. Okay. To jest trochę jak pomidor. Pomidor. Mhm. Bo wszystko właściwie na to wskazuje, że to jest właśnie ta osoba i też się zastanawiam, co on czuje, bo ja pamiętam, kiedy Aneta Glam wstawiła to zdjęcie. O matko, ta psychopatka. Też się odcinam od opinii. O my God. No. Natomiast pamiętam ten moment, kiedy ty tak agresywnie zareagowałaś, właściwie bardzo ostro i tak nieprzyjemnie. Jak zawsze. I się zastanawiam po prostu nad uczuciami tego człowieka, który był na tym zdjęciu. No właśnie, tak. Czy jemu to nie sprawiło przykrości, że ty tak ostro zareagowałaś, że odcięłaś się? Nie, to nie jest to. Nie, no jakby samo na przykład wyjście na drinka z laską wariatką, jak ja, to już jest, wiesz, zły PR. Pozdrawiam. Znowu w tym materiale długim na kanale Zero Stanowski mówi ci, że na pewno będzie to wszystko bardzo szeroko komentowane. I ty powiedziałaś wtedy, że na pewno będziesz czytać. Dotrzymałaś słowa? Czytasz to wszystko? Czytać komentarze? Powiem szczerze, że tak. Mhm. Ja jakby mam nadzieję, że ludzie większy szacunek do mnie zbudują, że w tym zakłamanym świecie show biznesu tak na końcu dnia uzewnętrzniam, jak jest. Wszystkie polskie gwiazdeczki kłamią. O tak, nie wiedziałam o tym, nie wiedziałam o tamtej. Naprawdę? Ja nie czytam o sobie komentarzy. Nie. A tak naprawdę każdy, na końcu dnia każdy czyta pod kocem. Wszystko. Każdy.
A to nie jest trochę tak, że się czyta te komentarze z nadzieją, że tam będzie coś dobrego, coś podbudowującego? Dla mnie to wpływa pozytywnie, zwłaszcza hejty, ponieważ mogę to wykorzystać i przekuć w moje TikToki albo filmy na YouTubie, że właśnie daje mi to inspirację, aby negatywy przekuć w pozytywy. I jakby tą negatywną energię, którą ludzie mi wysyłają, ja nie przyjmuję do siebie, tutaj już mamy moje wierzenia, anioły spirytualne, i to działa, że ja po prostu odpycham to od siebie i tak jak Selena Gomez powiedziała, zabij ich dobrocią. Oni, wiesz, w ciebie walą, a ty uśmiechnij się i idź do przodu. Okej, okay. Bo chciałem, żebyśmy teraz razem przeczytali kilka komentarzy z YouTube'a i z platformy X i się chwilę nad nimi zatrzymali, żebyś ty jakąś refleksję powiedziała, czy się z tym zgadzasz, czy nie, bo więcej było w tych komentarzach współczucia względem ciebie, niż jakiejś nienawiści, niż jakiegoś hejtu. Mhm. Ludziom się tak jakby zrobiło z ciebie żal. I pierwszy jaki mi się nawinął. Mi jakoś smutno się tego słuchało, tak serio. Wydawało mi się, że Karolina stara się pokazać siebie w roli pewnej, silnej, szczęśliwej kobiety. A ja tu widziałem i słyszałem bardzo niepewną i samotną dziewczynkę. Życzę pani Karolinie tak na poważnie, samego dobra. Powiem szczerze, że w materiale Stanowskiego nie byłam sobą. Też po części się stresowałam, ale też po części chciałam bardziej podejść do tego z dystansem, delikatnie jak głupia blondynka, że prywatnie nie jestem taką osobą, która by, nie wiem, hejtowała swoje stopy, że są brzydkie, bo moim zdaniem są ładne. A ja w jego filmie, ha, 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 ojej, mam stopy, nie wiem, śmierdzące, brzydkie. Wiesz, kajaki. Chciałam po prostu, żeby było więcej, wiesz, bo byłam do niego pozytywnie nastawiona. Chciałam po prostu, żeby miał większy fame, dobrze. Co więcej, nie wiem, w Rolls Royce, ojej, ojej, ja zawsze prowadzę bez buta, bo nie wiem, zimą stopy tam, co ja z tymi stopami. Więc wiesz, no takie rzeczy, widać, że to jest dla jaj, tak? Więc ja go też trollowałam momentami, okay. On do dzisiaj pewnie nie widzi tego. Może po prostu ludzie są mnie non-stop ciekawi, coraz bardziej tych fanów przybywa i też, jak zauważyłeś, osób przyjaźnie nastawionych, bo ludzie się już w tym wszystkim pogubili, nie wiedzą, czy ja jestem pustą idiotką, co gada tylko o dolarsach, czy ja jestem rzeczywiście kobietą poważną z klasą, czy ja jestem jednak tym trolem, co już w ogóle z tego wszystkiego się nabija, więc ja jestem takim miksem, zależy od okazji, zależy od potrzeby, zależy od kontentu, ale tak prywatnie no, jestem dosyć rzeczową osobą. Okej. Okay. To kolejny komentarz. Słuchając tej dziewczyny, na usta ciśnie się jeden cytat. Boba Marleya. Niektórzy ludzie są tak biedni, że jedyne, co mają, to pieniądze. Tak, tylko że właśnie ludzie nie wiedzą, jak to wszystko wygląda od kuchni, że tak naprawdę drogie rzeczy pomagają mi jedynie w kontencie, w internecie. Mhm. Też przede wszystkim drogie rzeczy pomagają mi psychicznie, jakby poradzić sobie z takimi brakami z dzieciństwa, jakby sprawia mi to taką frajdę, jak małemu dziecku jakaś fajna zabawka. Też nie oszukujmy się, tak jak mężczyźni, większość kocha drogie auta, tak samo my kobiety kochamy drogie torebki, dla nas to jest tak samo ważne, mamy takie coś w sobie. No i też przede wszystkim lubimy lśnić przed kobietami, każda chce wyglądać lepiej niż koleżanka, niż kobiety na ulicy, a drogie rzeczy pozwalają lśnić z daleka. I jeszcze trzeci komentarz, do którego też chciałbym, żebyś się odniosła. Genialny i smutny materiał pokazujący niegłupią dziewczynę, która w celu wyrównania się z biedy i realizowania własnych marzeń trochę za daleko zabrnęła w dziwny świat pełen parszywych ludzi. Parszywy to jest Stanowski, kropka. A z każdego można zrobić negatywnego, parszywego, mafiozę, złą osobę, tylko że tak naprawdę to jest czysta manipulacja i ja uważam, że ludzie w ogóle czasami nie powinni oglądać tych YouTube'ów, wszystkich social mediów, ponieważ to jest pralnia mózgu. Każdy content creator, każdy, jak coś robi w internecie, to nie jest sobą. Jest to kreacja, jest to twórczość nastawiona na korzyści. U mnie na przykład, ja góruję nad resztą,
czy youtuberów, czy celebrytów polskich, że ja do teraz jakby nadal nie zarobiłam ani grosza w Polsce, więc można powiedzieć, że ja jestem tutaj stricte dla fanu, dla spełnienia realizacji, dla zabawy. Ja nie potrzebuję zarabiać pieniędzy w Polsce, żeby mieć fajne życie ogólnie, przede wszystkim w Miami. A miałaś kiedyś wyrzuty sumienia przez to, jak twoje materiały mogły wpłynąć na jakichś odbiorców w Polsce tutaj? Przede wszystkim pozytywnie dostaję bardzo dużo wiadomości od matek, że nie wiem, moje dziecko było smutne, obejrzało głupiego TikToka i się uśmiecha, dodałaś jej motywacji, żeby nie wiem, poszła jako hostessa i sobie kupiła ten kosmetyk, albo po prostu była bardziej pewna siebie i miała większe standardy, oczekiwania co do chłopaków. Sama pamiętam, jak w podstawówce chłopaki chciały wychodzić ze mną na, nazwijmy to, randki, czyli pizzę. I na przykład ja wszystkim kupowałam róże, stawiałam pizzę i byłam w tej swojej męskiej energii, a my kobiety, zwłaszcza Polki, powinnyśmy podnieść swoje standardy, żebyśmy to my były opiekowane, zadbane, traktowane jak księżniczki przez facetów. To jest dla mnie podstawa. Też dostaję właśnie duży hejt, że o, jesteś utrzymanką, że w ogóle to jest straszne, jak facet ci kupi, nie wiem, jakąś drogą torebkę albo kwiata, czy drogiego, a po prostu te kobiety nie rozumieją, że siedzenie w domu z dziećmi to też jest pewnego rodzaju bycie utrzymanką, jak na przykład jest, nie wiem, chłopak, narzeczony mąż i kobieta siedzi w domu, czy są dzieci, czy nie ma dzieci, to jest to bycie utrzymanką, a w moim przypadku nie jest to bycie utrzymanką, ponieważ ja mam dochód w Stanach Zjednoczonych i ja swego czasu też na modelingu bardzo dużo odłożyłam, więc ja oczywiście przyjmę drogi prezent, uśmiechnę się, mam wysokie standardy, ale ja nie jestem utrzymanką, co Stanowski mógł zweryfikować i to zweryfikował. Dlatego w pierwszym filmie nie mówił do mnie w ten sposób. Gdyby tak było, to on w pierwszym filmie by zrobił ze mnie utrzymankę nienormalną, a dopiero w drugim filmie, kiedy ktoś mu posmarował kasę, zrobił ze mnie potwora. Ty wiesz, kto mógł mu posmarować kasę? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Nie interesuje cię to, komu może zależeć na tym, żeby twój wizerunek był w gorszym stanie? Szczerze mówiąc, co drugiej osobie, która usłyszy słowo dollars, powiem ci szczerze, że moje słówka już weszły tak mocno do popkultury, że przypadkiem ludzie nawet rozmawiający ze mną, ostatnio kobieta mówiła, o coś tam, ja chciałam kupić sobie nowego diamondsa, zamiast tam pierścionek z diamentem, pierścionek z diamondsem. Tak, tak, tak. To tak weszło do popkultury, a wiesz, to dopiero początek. Ja uważam, że dosłownie kiedyś i to ja będę prezydentem w Polsce, tylko potrzebuję, wiesz, no mieć odpowiedni wiek, niestety są kryteria, ale już na ten moment jestem, wiesz, numer jeden czołową celebrytką tutaj i tyle, no tak się wydarzyło, tak miało być, wyszło to spontanicznie, a inni jedynie mogą pozazdrościć. Prezydentura Polski, a prezydentura w Warszawie na początek? No tak jak u Kuby Wojewódzkiego, no niestety USA, bo jestem obywatelem także, ale wybieram się do Trumpa w kwietniu. Do Trumpa na te same imprezy, co Aneta Glam? Nie, ona nie chodzi do niego. Nie, bo ona powiedziała, że to mi tak powiedziała w wywiadzie, że to wystarczy zapłacić $600 i można sobie zapłacić za wstęp i wyjść. To dlaczego jakikolwiek Mietek nie kupił wejściówki do Trumpa? Mietek? Mietek, no. Przysłowiowy Mietek, tak? Dlaczego nie ma tam Mietków? Jak to kosztuje $600? Nie wiem, no to mało $600? No ale jakby w Stanach to jest jak 600 zł w Polsce. Także dlaczego pierwsza lepsza osoba, taka randomowa, albo źle ubrana, albo bez statusu społecznego, która zamieszkuje Florydę, dlaczego takie osoby nie są tam za te $600? Okej. Czyli będziesz w kwietniu u Donalda Trumpa, to ma coś wspólnego ze zbliżającą się kampanią prezydencką? Nie, po prostu ja uwielbiam atmosferę tam panującą. Ja jestem nie stricte dla niego, nie mieszam się za bardzo w politykę. Mam swoje zdania, ale nigdy nie powiedziałam, jakie są moje poglądy. Chcę być bardziej taka apolityczna, że jakby w ogóle nie wypowiadać się, bo mam do tego prawo, tak jak mam prawo nie mówić o swoim partnerze, tak samo mam prawo nie mówić o swoich majtkach. Także no. Okej. Od kwietnia, bo to był
to były urodziny Pudelka, ja pamiętam dokładnie, kiedy się pierwszy raz tak pokazałaś szeroko i kiedy się zaczęło o tobie mówić, właśnie 20 kwietnia zeszłego roku, miałaś jakieś takie momenty krytyczne, że chciałaś się wycofać z tego życia publicznego, że ten hejt cię przerósł, ja się jakaś nienawiść zasięgi ludzka? Skoczyły. No dla dobrze, wszystkich, zasięgi skoczyły, przede wszystkim ale... dla redakcji, dla was też. No dla nas też, oczywiście, no, tak. Dlatego tu ale, jestem ale, znowu. czy, ale czy ty miałaś w sobie, wiesz, zasięgi to nie jest wszystko. Ale i... zabawa, ja tak, ale poszłam się bawić. Czy ciebie coś w międzyczasie zmęczyło, że chciałaś odpuścić? Mentalność Polaków. Mhm. Jakby nie podoba mi się taki brak akceptacji, na przykład, już nie mówię o sobie, ale ogólnie nie podoba mi się, jak Polacy nie akceptują różnych kolorów skóry, różnych narodowości, innych poglądów. Ja uważam, że powinniśmy się, jakby mogę teraz powiedzieć, bo też jestem w połowie Polką, że Polacy powinni się nauczyć bardziej starać się być trochę jak Amerykanie, czyli bardzo otwarci na wszystko. I wtedy ten postęp w kraju będzie szybszy i też Polska pójdzie bardziej do przodu, tylko po prostu trzeba te blokady w głowie zdjąć i po prostu bardziej otworzyć się na różnorodność, ponieważ ja byłam takim wręcz barwnym ptakiem na, wiesz, pierwszym evencie, tak jak właśnie Pudelka. Dlatego to przykuło uwagę, dlatego stałam się viralem. Czegoś takiego jeszcze nie było, ponieważ okej, mamy dużo dziewczyn bogatych partnerów, ale to wszystko to był schemat. A ja wyłamałam się spoza te schematy, ponieważ mam swoją osobowość taką niepowtarzalną. A co sądzisz o zaangażowaniu Kingi Rusin w wasze podboje YouTube'owe z Krzysztofem Ja bym była Stanowskim? W stanie się z nią zaprzyjaźnić, gdyby po prostu była do mnie neutralna albo pozytywnie nastawiona, a ona po prostu, nie znając mnie, nie próbując ze mną podjąć jakiegokolwiek kontaktu, od razu obraziła mnie przed całą Polską, nazwała mnie utrzymanką i jeszcze tam coś gorszego. Jest taki moment w tym długim materiale, gdzie Stanowski opowiada, że zapytał Krzysztofa, czy ty jesteś jego projektem, a on się uśmiechnął. Ty się czujesz Ale ty uważasz, projektem? Że to jest prawda? Czy to jest na to, wiesz, dowód? To jest słowo przeciwko słowu. On sobie mógł to wymyślić, a mogło tak być. Wymyślił sobie. Czyli w ogóle nie było żadnego spotkania Krzysztofa z Krzysztofem? Nie wypowiadam się na takie sześć tematy. 6 godzin rozmowy. On mówi o 6 godzinach rozmowy. Mogę jedynie powiedzieć, że te słowa o podobno pytanie o projekcie jest to nieprawda. Okej. Okay. W takim razie jesteśmy w sytuacji słowo przeciwko słowu. Tak, cały czas dokładnie. To nie może być rozstrzygnięte. Tak. No i jest taka, właściwie już mówiliśmy w sumie o tym źródle utrzymania, ale Krzysztof Stanowski na koniec siebie jeszcze pyta. Ale co go to obchodzi? Czy on mi zapłacił chociaż rachunek za wodę? Czy on mi kupił majtki? Czy on mi kupił, nie wiem, to? Czy w ogóle wniósł coś do mojego życia, żebym ja się spowiadała jemu z mojego, nie wiem, bank statement, ile ja zarobiłam, ile ja zarabiam? To są sprawy tajne. Wręcz nie można o finansach, kto ile ma na koncie, się dowiedzieć w Stanach na przykład, iż jest to wręcz nielegalne, karalne. Okej, kto co wynajmuje, można łatwo się dowiedzieć, ale to, ile posiadasz pieniędzy na koncie, czym dysponujesz, to jest ściśle tajne, każdego prywatna sprawa i każdy ma do tego prawo i ma odpowiednią ochronę prawną, bankową, więc takie nachodzenie Amerykanki i jeszcze dopytywanie się przed całą Polską, ile ona ma, skąd ona ma, to jest czysta inwigilacja. Dlaczego on się bawi w policjanta? Nawet policjanci nie mają prawa do czegoś takiego, jest to nielegalne. Ale patrzyłaś na niego w ten sposób, że on jakby przychodzi tak, jako głos ludu polskiego, który jest ciekawy. Nażreć, napić, napatrzeć, namacać, naopowiadać, naobiecywać. Namacać. Co to znaczy, że namacać? Namacać, naopowiadać, bzdur. Okay. I tyle. I poszedł. Uzyskał to, co chciał, zrobił ze mnie idiotkę, zrobił idiotkę z idiotów z niewinnych ludzi, z ich rodzin i tyle. Czyli gdybyś mogła ocenić dziennikarską wartość materiału Krzysztofa Stanowskiego,
To co, zero, tak jak kanał zero? Wiesz co, powiem ci szczerze, że na czy pewno... Czy jest tam coś jednak wartościowego, twoim zdaniem? Na pewno tutaj gdzieś stoją jacyś statyści i ich poziom dziennikarstwa myślę, że jest bardziej profesjonalny, ponieważ jak jest młody dziennikarz, to stara się w 100% każde zdanie, wszystko, każde zdarzenie weryfikować. A on tak naprawdę robi fuszerkę, wszystko tylko pod zarobek. Po prostu... Dla niego najważniejsze jest, żeby materiał był, wiesz, opublikowany w czasie, kiedy, tak jak ostatnio na jakimś live'ie mówił, jak obiecuję dany termin, to ja się go trzymam i on wtedy odwala fuszerkę. A, posklejaj to, dopowiedz, ja to dopowiem i tyle. A materiał z Janoszek też był twoim zdaniem fuszerką, czy tutaj trochę lepiej wypadł? Powiem ci szczerze, że się do niej odezwałam. I zobaczyłam, że jest w Miami, wtedy było mi przykro, leżałam w łóżku i stwierdziłam, ona sobie pije drineczka, to ja chętnie się dołączę, możemy sobie pogadać o wspólnym wrogu, możemy trochę razem się pocieszyć, ale niestety nie odpisała mi, myślę, że wiąże się to z tym, że trochę zabolało ją to, że ja jej nigdy nie obraziłam, tylko jedynie trochę bił ode mnie vibe negatywny, kiedy byłam trochę zmanipulowana, że ona rzeczywiście poszła nie tą drogą. Czy gdyby teraz za tej kotary, która jest za mną... Dawaj mi Janoszek, jak nie, lepiej, wyszedł no. Krzysztof Stanowski. A jest tu? Tak, nie, no nie, nie ma, nie ma, żartuję, to jest żart. Ale nie, ale poważnie, gdyby wyszedł teraz za tej kotary Krzysztof Stanowski, to co byś mu powiedziała, stojąc z nim twarzą w twarz, tak normalnie dlaczego mnie oszukałeś, pajacu? Nie, ja cię nie oszukałam, jesteś rozhistoryzowaną babą. Wiem, że nienawidzisz kobiet. Nie, wcale nienawidzę kobiet, to z tobą jest problem. Nie, człowieku, to jest z tobą problem. Czyli tak by to jest inscenizacja jakby tak. Waszej potencjalnej rozmowy, która tak, tutaj by się dajemy, możemy, tak. Mhm. Czy, ale nie, nie, ma, nie mamy niestety Krzysztofa. W sumie całe szczęście, bo bym po prostu jakby... On by się spalił ze wstydu, a ja bym miała koszmary senne. Czyli tak myślisz, że teraz Krzysztof żałuje tego materiału i mu wstyd? Myślę, że takim osobom nie jest w ogóle wstyd za to, co robią. Hajs się zgadza i tyle. Mhm. Zaburzenia narcystyczne, wygooglujcie sobie. Okej. Okay. Twoim zdaniem to jest zły człowiek? No dobry człowiek nie postępuje w ten sposób, zdecydowanie zły człowiek. Bo przejechałaś się też dosyć mocno po jego twórczości, po kanale Zero. Kanał tak, Zero bo nazywałaś... otworzyły mi się oczy. Miałam obraz inny odnośnie jego osoby, ale po ciągu wielu sytuacji, tak z każdym dniem powoli zaczęłam patrzeć trzeźwo na całą sytuację i na jego jakby postępowanie. Też obejrzałam wiele materiałów, zagłębiając się w jego techniki, jakie stosuje manipulacji na ludziach i zobaczyłam, że to jest zwykły manipulant, a takich po prostu ja nie cierpię. Stanowski mówi u siebie w tym długim materiale, Karolina ma przyszłość w show biznesie, tylko czym się będzie zajmować? Spoko, zmienił zdanie po dwóch dniach. Stwierdził, że już nie mam przyszłości, no, że jestem kłamczuchą. No ale nie możliwe, żeby w dwa dni się to zmieniło. No. Ale no to załóżmy, że on cały czas jest tego samego zdania, co w pierwszym materiale. No już nie jest. No dobrze, ale no to powiedzmy, że ja. Dwubiegunówka. To ja teraz mówię. Caroline Derpiński ma przyszłość w polskim show biznesie, tylko czym się będzie zajmować? Czy nie wyczerpała się jakaś w tym momencie twoja droga? No gdzie się? Jestem artystką, przecież projektantka mody jutro. Całą Warszawę poruszę. No tak, czyli to może być na przykład jakaś twoja droga w tym momencie, żeby iść w tę modę. Ja uważam, że tak naprawdę moją drogą jest bycie po prostu celebrytką, która skupia się na wielu rzeczach. Ja nie muszę być jakby jedynie stricte modelką, influencerem albo projektantką. Minęły już czasy, gdzie po prostu ludzie poświęcali całą energię jednej profesji, a potem to nagle, wiesz, potrafiło runąć. A jak masz wiele zainteresowań, takie szeroki wachlarz, umiejętności, to zawsze coś jakby nadal będzie na fali i zawsze można coś pogłębiać. Przede wszystkim jakby jestem osobowością telewizyjną, więc showmanką i ja bym poszła w tą drogę, ponieważ w moim przypadku nie fach jest ważny, a ta osobowość. Caroline, gdybyśmy mogli podsumować, możesz
do kamery tutaj, bo jest dla ciebie kamera specjalnie przygotowana, jakiś statement, jakieś takie podsumowanie tego, bo trochę się taka burza medialna wywiązała z tego wszystkiego. Mhm. Po dzisiejszym wywiadzie mamy znowu słowo przeciwko słowu, bo o tym, co Krzysztof Stanowski przedstawił w materiale bez pokrycia w jakichś nagraniach, ty mówisz, że to się w ogóle nie wydarzyło, więc podsumujmy, co twoim zdaniem ten materiał wniósł dobrego, gdzie wniósł prawdę, gdzie wniósł nieprawdę. No i co twoim zdaniem teraz my powinniśmy o tej sprawie myśleć? Ja uważam, że Polacy powinni mieć swój rozum i przestać dawać się manipulować jakiejkolwiek osobie publicznej, zwłaszcza youtuberom. Ja uważam, że każdy powinien wyrobić swoją opinię, ale nie na podstawie jednego filmu, gdzie tak naprawdę nie zna głębiej uczestników audycji. I co więcej, kolejny statement. No, wasza królowa znowu zawitała do Polski. Dziękuję za zaproszenie. Było diamondsowo, dolarsowo. Ja uważam, że pozytywna energia jest najważniejsza. Ja nadal będę się rozwijać. Nie przejmuję się i idę dalej. Olewam wszystkie gnidostwa, wszystkie hieny, wszystko. Po prostu ja mam koronę niewidzialną na sobie. Nie zdejmuję jej i idę do przodu. Każdy chciałby, żebym się załamała, jak na przykład Natalia Janoszek, żebym zniknęła z show biznesu, żeby moje życie się, nie wiem, skończyło nawet, ale ja uważam, że jestem młodą, silną dziewczyną, która ma całe szansę podbić cały świat i jakiś pseudodziennikarz jeden nie jest w stanie, nawet jak nagada, że jestem wiedźmą nienormalną, nie jest w stanie po prostu przekonać ludzi, jak ponoć złą jestem osobą, skoro ludzie już zdążyli dawno mnie polubić i oglądają mnie za dystans do siebie, którego jemu brakuje. A gdybym zapytał o Caroline Derpiński za 10 lat, to gdzie siebie widzisz? Aż tutaj wszyscy się spojrzeli. 2034 rok. O kurde, wiesz co? Rok przed wyborami prezydenckimi, jeżeli wszystko będzie szło. Mega bilion, trylion, miliarderka z największą willą w Miami. Mhm. Odkładam. Także dużo podróżować na pewno teraz będę, więc chciałabym jeszcze bardziej poznać życie, chciałabym jeszcze bardziej być wręcz dojeżdżana przez takich pseudo dziennikarzy hien. Zapraszam, możecie próbować nadal mnie ciągnąć w dół. Ja jestem otwarta, ponieważ wszystkie bóle i wszystkie niesprawiedliwości pchają moją karierę w górę i tu nie chodzi o zasięgi, tylko o moją mentalność, o takiego powera. I ja właśnie życzę każdemu takiego mindsetu, jak ja mam, bo wszystko, co negatywne, można przerodzić na swoją korzyść. Dziękuję ci bardzo za obecność, także twojej obstawie, całej ekipie też, która nas tutaj zaszczyciła. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.